Cześć wszystkim z tej strony Sebo, witam was w kolejnym materiale. Mam dzisiaj dla was przygotowaną rozmowę naprawdę dość ciekawą osobą. Myślę, że ją naprawdę przyjmiecie ciepło i umożliwi to nagrywanie komentarzy. Kolejne komentarze z materiałów Koda, Battlefielda, vloga, audio vloga. Także zapraszam was do obejrzenia tego materiału, jest to fragment rozmowy. Podkładem będzie Battlefield Bad Company 2. Zapraszam was oczywiście do komentowania. I druga sprawa, ludziska, słuchajcie, jeżeli macie klipy, podrzućcie je do pokażę, potrafisz tydzień piąty, bo do tej pory wysłali się 10-15 klipów, a to jest dość mało, żeby pojawił się kolejny tydzień, także wysyłajcie swoje klipy, podam wam maila w deskrypcji do materiału, także to wszystko, co miałem do powiedzenia, zapraszam was do obejrzenia, trzymajcie się gorąco, ludziska, widzimy się w kolejnym materiale. Strzałeczka, cześć. Oczywiście, że kobieta może skopać dupę facetowi. I oczywiście, nawet jeśli jest to pasją kobiety, granie w FPS-y, no, to jednak jest ta satysfakcja, jeśli skopiesz dupę facetowi. No ale co, jakoś co cię do tego motywuje? Wracasz na przykład ze szkoły, ktoś cię ze szkoły wkurwi. A, znowu mi dała tą pałę. Przyjdę zaraz ze szkoły, włączę Call of Duty i ACR, snajpa, co tam nie, masz? Nie. Jeśli ktoś by mi coś powiedział w realu, tak? Mm-hmm. To ja bym od razu w realu by dał sobie. Headshot, to, że... co nie? Headshota takiego. Ty brutalu! Tak, od razu by headshot. Headshota. Oczywiście. Nie zastanawiałabym się, żeby pójść pograć z nerwów w Koda na przykład. Bo jednak granie w FPS-y relaksuje mnie bardziej, tak? O, proszę. To jest jednak bardzo emocjonujące. No, a zarazem relaksuje cię, tak? I też w sumie tak po części odchodzisz troszkę od problemów. No ja na pewno, ja odchodzę też od problemów. Też no odchodzę. Tak. Słuchaj, Magda, powiedz mi, od ilu lat ty już grasz w te FPS-y? Od ilu lat mniej więcej już tak relaksujesz się przed kompem? No powiedz, relaksuję się przed kompem od jakichś 7 lat. 7 lat gromić, ja pierdziule, czego ja takiej siostry nie mam? Muszę z bratem pogadać, jakiś wymienimy się. Ja wyślę ci brata w pakiecie. No, on dużo nie je, powiem ci, że dużo nie kosztuje, a dostaniesz bilet tutaj do Legnicy i będziemy nagrywać wspólne komentarze, wideo, prawda? No tak, ale wiesz, ile od ciebie mieszkamy, tak? O, gdzie ty mieszkasz miejsce? Właśnie? Który rejon Polski? Jak mniej więcej cię zlokalizować? Ty jesteś lewa strona Polski, ja całkiem prawa. Zadupia, tak? Zadupia. No powiedzmy, że Zadupie. No jest to ładne miasteczko, ale czy bardzo małe? Bardzo małe. Słyszeliście, ludziska, ładne miasteczko, ale bardzo małe. W kolejnym materiale dowiemy się mniej więcej, jakie to jest to miasteczko. Nawidzimy, Magda. Słuchaj, oczywiście, jeśli będę chciała powiedzieć. Jeżeli będziesz chciała powiedzieć, dowiemy się, Magda, ja już ciebie te informacje wyduszę. Słuchaj, Magda, powiedz mi, jeżeli grasz już tego Call of Duty, rzeczywiście chcesz dokopać facetom. Chcesz dokopać, mam rozumieć, tak? No, zazwyczaj chcę dokopać. Jesteś taką kseną, taką wojowniczką kseną. Taką. Tak, Magda, jestem taką kseną. O Jezu, jak ty jesteś kseną, to ja Gromuś jestem, cześć. Oj, będzie ciekawie, Gromuś jest moc i ksena. O, dobra ksywa ksena, bardzo dobra ksywa ksena. No musimy się oczywiście kiedyś zmierzyć i oczywiście może nagramy to. Tak, a na i co chcemy widzom? Zmierzymy się na snajperki. Słyszałem, że ty na bardzo... snajperki, czy tak. Słyszałem, że ty bardziej wszystkich broni lubisz snajperki podobno. Tak. Opowiedz może coś mniej więcej, jakąś dokładna klasa, jakieś mniej więcej, jaka broń, Baretta, Intervention, co tam masz mniej więcej. Czekaj, powiem ci tak. Tak, powiem, że lubię snajperki. Sześć do snajperki dołączam sobie Akimbo, ale nie, że jestem... To hardkorowa klasa. No, chyba, że... Ty hardkorowa laska jesteś. Nie to jest na wszelki wypadek, no wiesz, ci co wchodzą na MW3 i wchodzą sobie tak, o, ale jestem zajebisty i zaczyna na przykład strzelać za kim, bo nie jestem tym typu nobem, tylko bardziej jak ktoś widzi, że na przykład cheatuje, bardzo mnie denerwuje, bo mnie zabija ileś tam razy pod rząd, no to jednak tak. Nieźle. Ale, tak, ogólnie nawet lubię kampić, tak? Stąd w sumie się wzięło to, że zaczęłam grać snajperkami. Bardziej lubię grać snajperkami, powiem ci, na przykład na Kodzie niż na CS-ie, bo jednak na CS-ie zgadnij, jaka jest moja ulubiona broń. Digly? M4, A1. Ulala, rządzisz, no, ksena rządzi. Z M4 jednak, no ładnie się ciśnie ludzi. Także Gromiasto oficjalnie mianuje cię, ludziska, słuchajcie, kseną polskiej sceny FPS. Yeah, fanfary. Brawa, yeah, łapki no dla niej. Dziękuję, mam się czuć zaszczycona. Tak, scena polskiej sceny FPS, bardzo fajnie. Powiem ci szczerze, jak nagrywając kiedyś ten materiał z bratem, nie spodziewałem się, że naprawdę, że napisze do mnie dziewczyna grająca w grę FPS.
Patrzę, skrzynka odbiorcza wiadomości napisała: Magda, jak chcesz, to możemy porozmawiać sobie. No i właśnie macie tutaj tą rozmowę. Także mówisz, że grasz od 7 lat w FPS-y. A mniej więcej jak twoje początki wyglądały w ogóle z grami komputerowymi? Bo powiem ci, że na polskiej scenie, w ogóle o grach komputerowych, bo... Bo jak coś, to ja ci powiem, że ja zaczęłam od Pegasusa. Od Pegasusa tu praktycznie wszyscy zaczęli, ale mniej więcej co cię przekonało akurat do FPS-ów? Bo to nie jest spotykane w Polsce może do końca, że jednak dziewczyna, komputer, to jeszcze takie, wiesz, mniej więcej fajnie, tolerancyjne, ale dziewczyna wiesz, i FPS-y, no to jest tak jak mniej więcej kobieta i wojsko, prawda? Mniej więcej coś na tym pokroju. A wiesz co, chodzę do szkoły mundurowej. Co ty gadasz, Magda? Tak, mam zamiar iść do wojska po skończeniu szkoły. Ty, ja coraz bardziej cię lubię, wiesz? Dobra. Tak, na początku. Ogólnie no. Mój brat jest starszy ode mnie i to 9 lat. 9 lat? Widziałam, jak on na grach komputerowych po prostu grał w... Uznawałam to za strzelanki, tak? No. Jednak to były takie strzelanki, których nawet, powiem ci, że nas nie pamiętam, to są tak stare gry. To jeszcze wcześniej niż przed 7 lat tak naprawdę zaczęłam grać. I jakoś spodobało mi się to, spodobało mi się, jak grał mój brat, prawda? To wyczułam tą taką agresję, ja tą adrenalinę. To go pozdrów od razu, pozdrów od grona z tego, że ma pozdrowienia. Tą adrenalinę czułam po prostu w żyłach, prawda? Jak to fajnie z kogoś zabijać. Taką mieć no. Właśnie siostrę, kurde, no tak nie, sobie myślę tak cały czas. Żywo, nie, nie, że podejdę do kogoś tak w realu i go, nie wiem, i go strzelę. Raz, że mundurówka, raz, dwa, że lubi grać w FPS-y, trzy, że nagrywa komentarze. Kurwa, co więcej chcieć od życia? No nic, będziemy nagrywać jeszcze na pewno komentarze. To się na pewno no nie, ja nie, nie skończymy, nie skończymy zaprosisz, na jedno. No. Ja cię słuchaj, ja cię zaproszę, na pewno to będzie. Ludziska, chcecie Magdę, kobietę mundurową, grającą w FPS-y? W kolejnych komentarzach piszcie, na pewno, bo... Od razu mówię, nie jestem jakąś grubą świnią, ani... Ja widziałem jej fotki i powiem wam szczerze, ludziska, gra jest warta komentarza. Tak wam powiem. Więcej wam nic nie ujmę, rądka tajemnicy. A, chcielibyście fotki? Fotek nie dostaniecie. Cwaniaki. Nie ma tak łatwo. To tylko komentator ma tą możliwość. Powiem ci tak, jak ci mam rozmawiać o grach, tak? No. Z gier takich właśnie, no ze starszych, to mi się bardzo podobał Fear. To jest ten horror, tak? Co chodzisz mniej więcej w szpital, to szalejesz. Też fajna gra. Tak, polecam tak. Wszystkim. To dziewczynko, co nagle ci wyskakuje. Doom, oczywiście. Klasyk. Tak, Doom to jest dosłownie klasyk. I ogólnie od takich gier, no wiesz, powoli tak zaczęłam grać bardziej w takie gry online, tak? Mhm. Tak jak na przykład teraz na Steamie, w CS-a. Global Offensive, czy? 1.6, oczywiście. 1.6. Ja jestem za klasykami. Jednak 1.6 właśnie... No. Kocham klasykę, a dla mnie też jedna gra, która mi się bardzo podoba, która jest, no niby, jest troszeczkę przesadzona, ale jednak bardzo mi się podoba, to jest właśnie kod MW2. Ale to są jednak bardzo fajne gry, chociaż na przykład nie przepadam za Battlefieldem, niestety gram. No bo to są, Magda, dwie różne gry, jedna jest arkadową, drugą jest bardziej taką raczej symulacyjną, jeżeli chodzi o pole bitwy. W sumie mam taki jeden problem zawsze. No. Nie mam nigdy w co grać, mam wiele gier, mam mnóstwo gier, ale nigdy nie mam w co grać. To jest wieczny dylemat gracza, wiesz, to wszyscy to mają praktycznie. Jest godzina 16:17, tak drapie się po głowie, na pulpicie. Bardzo mówię, nie tylko gram FPS-y. A co jeszcze grasz? Grałam też na przykład w MMORPG. Grałam kiedyś, powiem, byłam Love Life'em w Metina kiedyś. O, przyznam się, chociaż to nie jest takie bardzo, nie szczycę się tym jakoś, ale no kiedyś ta gra jednak bardzo mi się podobała. Grałam nią sporo lat. Nie grałam nigdy na przykład w Tibie, bo uważałam to za dziwną i głupią grę. No Tibia jest ciężko gatunkowo, tam jest dla ciężkich ciężko ogarnąć to wszystko tam. Nie podoba mi się ta gra po prostu. Później zaczęłam przechodzić na właśnie takie gry jak League of Legends. Mm-hmm. Bardzo mi się LOL, podoba ta gra. Tak? LOL. Tak, LOL. LOL. Gram od bety w LOLa. Nieźle, naprawdę. Już na paru konach to bym miała bardzo dużo wygranych. Już nie mogę nawet, nie zliczyłabym chyba tych wygranych, ale coś około 1800, myślę. Wow, jest moc. Jest moc, coś czuję. Polecam bardzo, bardzo szczerze tą grę. Także polecam Smite'a. To jest coś podobnego do LoL'a, tylko że bardziej w 3D. Magda jest... to o bogach.
Sorry, że ci przerwę, ale jest taki jeden moment, którego najbardziej nie lubię w komentarzach. Wiesz co, musimy będzie powoli kończyć, bo mi materiał się kończy. Co, już? Już tak szybko właśnie ten komentarz minął. Ludziska, my jeszcze do was wrócimy, będziemy rozmawiać z Magdą o MMO, o FPS-ach, zainteresowania. Także mam nadzieję, że wam ten materiał się podobał. Prawda, Magda? No tak. A jeszcze jedną rzecz. Grałeś tak? Może kiedyś w Alien Shootera? To jest to, że strzelamy do obcych? No, ale to jest bardzo stara gra. To trzeba będzie wrócić. Wrócimy do tego w następnym, może następnym filmiku, jeśli będziecie chcieli oczywiście mnie nadal słuchać. Tak jest. Ja jestem za. Kto jest za? I pamiętajcie, dziewczyny nie są wcale gorsze. Dziewczyny potrafią wam skopać dupę. O, już, no na pewno, już mnie coś tam boli. Dobra, dzięki ludziska. Za obejrzenie. Chyba coś jeszcze powiedzieć. No, że nigdy, żeby nie dawać forum dziewczynom. Bo naprawdę to jest bardzo wkurzające. Ja widziałem jeszcze tak, sorry, widziałem jakiś taki filmik na YouTubie, jak właśnie koleś grał z kolesiówką na Xboxie i ta bardzo pani się tak wkurzyła troszkę za bardzo. Wziął mu konsolkę i delikatnie ta konsolka miała spotkanie ze ścianą, także są też granice tych dawania forum. A ja bardzo lubię, mój facet gra w gry. O, proszę. Jakoś tak się nie denerwuje się za bardzo. Dobra, no. Starczy tego dobrego, bo schodzimy na inny temat. Dzięki ludziska za obejrzenie. Będziemy się widzieć w kolejnym komentarzu. Mam nadzieję, że nagramy coś z Magdą. Alien Shooter, tak, Magda? Tak. Fajnie było, jakby się pokazało, także trzymajcie się ludziska. Zapraszam was do komentowania. Pytajcie się Magdy. Magda z pewnością wam odpowie na pytania. Odpowiesz im? Baba. Odpowiesz im? Odpowiem im oczywiście na każde dobra. Pytanie. Także mówię. Oprócz na takich bardzo dziwnych związanych. Dobra, nieważne. Z życiem prywatnym. Tak, z życiem prywatnym. Pytajcie się gamingowe pytania. Będziemy się widzieć kolejny materiał. Mówiła dla was Magda. To jest pani mundurowa grająca w shooter FPS, która kopie. Ksina. Która lubi skopać facetom. Dupska! No i gromiasty, stary już wyżeracz. Emerytowany gracz już, także trzymajcie się ludziska, widzimy się w kolejnym materiale, strzałeczka.